Halcz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Rimol, co się nagrywa? Powinno się nagrywać. Do gry wracamy, znowu nie grałem parę dni i znowu nie mam zielonego pojęcia, co się w ogóle tutaj dzieje w tej kolonii. Ja nie wiem, jestem tak wyrąbany totalnie z tej gry. Szczególnie przez to, że ostatnio bardzo dużo grałem na tym swoim save'ie i właśnie chcieli, żebym wam go pokazał, parę osób o to prosiło, więc czemu nie? Może wczytam wam moją prywatną kolonię i zaraz wrócimy na kolonię, na której gramy na serii. No, tylko się będzie długo wczytywało, mam nadzieję, że nie. To jest w ogóle kolonia, którą zacząłem jako tubylcy, więc miałem chyba 5 osób na start, nie 3. Ale niestety też przez to zdecydowanie dłużej zajmuje mi na przykład badanie różnych rzeczy, chociaż tak naprawdę doszedłem do takiego momentu, że prawie nic już badać nie muszę. No, wszyscy koloniści z Devil Strandu mają ciuchy, naprawdę to jest bardzo dużo ogarnięte, to są moje zwierzaki, też ich jest naprawdę bardzo dużo, wszyscy są bardzo dobrzy we wszystkim. To są moje badania, które się też coś długo włączają, ale większość tych najważniejszych badań zrobiłem i planuję po prostu tą kolonią uciec z planety w inny sposób. Nie będę budował statku, tylko będę nią wyruszał. W drogę. Jeżeli dobrze pamiętacie, na początku gry, tam po paru dniach, gra nam daje informację na temat tego, że mamy statek na planecie, którym możemy uciec z tej planety. Ja nigdy w ten sposób z gry, z planety nie uciekłem, nigdy w ten sposób nie grałem. A chcę sprawdzić, jak to będzie działało, więc nie, mam nadzieję, że się troszkę nauczę na tym moim save'ie i możliwe, że nawet w ten sposób spróbujemy uciec z planety na tym save'ie. To może być bardzo ciekawe. O, i dobra, daliście mi info, że tutaj troszkę za dużo rzeczy usunę. Chciałem usunąć ten warsztacik i tyle. Poza tym jedną rzecz też obczaiłem. Otóż nie będziemy raczej tutaj robić pokoju rekreacyjnego. Wydaje mi się to mało opłacalne. Jeżeli będziemy wszystkie rzeczy rekreacyjne trzymali w tym pokoju, nasi koloniści będą mieli bardzo, naprawdę bardzo duży bonus do nastroju dzięki temu, że będą się bawić w pokoju rekreacyjnym. Pozostaje dość pracy jeden. Naprawdę, Justynka, nie załamuj mnie. Co tutaj mamy? Metal. O właśnie, bo my robimy teraz te wiertła podziemne i chcę zobaczyć, co gdzie jest. Tutaj mamy metal i szczerze mówiąc metal z chęcią bym jednak wydobywał. Tutaj mamy również metal, dwa razy metal i mam nadzieję, że gdzieś zaraz trafimy plastil. Na tym mi zdecydowanie najbardziej zależy w tym momencie. Jakbyśmy mieli gdzieś super stal, byłbym mega szczęśliwy. Mam nadzieję, że Justynka zaraz tutaj jakąś żyłę super stali trafi. Znowu nie chcę pracować. Co ty robisz? Czyści krew. O mój Boże. Metal. Trzy razy metal mamy. No, mówi się trudno, ale mimo wszystko i tak wszystko zostawię na razie włączone. Nie wiem, jak będzie z prądem. Będą niestety te głębokie odwierty non-stop zawierały 300 watów. Czy to dzień, czy to noc. Więc z tym może być lekko problematycznie, ale jak na razie widzę, że bardzo dobrze dajemy radę. Mamy w końcu ten generator geotermalny. On naprawdę bardzo się przydał. Tutaj chciałbym mieć kolejną osobę. Bardzo mi brakuje osób do pracy, tak jak mówiłem już na ostatnim odcinku. Muszę mieć więcej osób do siania rzeczy na przykład. Do budowania też by się ktoś przydał. A, no i tutaj oczywiście musimy usunąć obszar dachu, ponieważ zaraz nam się po prostu ten dach tutaj zawali, jeżeli nie daj Boże wszystkie ściany bez usunięcia dachu zostaną usunięte. Łukasz, co ty w ogóle robisz? Ty nie powinieneś teraz spać, tak mi się wydaje. Aż nie, Łukasz jest razem z Justynką, zapomniałem, że oni śpią razem. Właśnie, jedna rzecz, też im wykrócę troszkę czas snu. Wydaje mi się, że bez problemu będą mogli spać krócej. I to nie wpłynie w ogóle na ich dzień. Chciałbym wszystkie łóżka wymienić na minimum dobre, więc tutaj widzę, że jedno łóżko szarego jest do wymiany. Ponieważ tu mamy puste łóżko, więc tutaj po prostu szary będziesz miał teraz swój pokój. Nie będziemy musieli robić kolejnego łóżka w ten sposób. Marek robi płaszcze z Devil Strandu, z czego się bardzo cieszę. I mam nadzieję, że temu zaraz umrze. Boże, Szczepan, ty nie umiesz mnie trafić, chodź tutaj. Mam tylko nadzieję, że teraz w Renatkę nie trafi. A jest to bardzo prawdopodobne. Dobra, zabiliśmy mu. Nie mamy żadnego zwierzaka obcego w kolonii, więc też chyba nie będą nam inne zwierzaki zjadały naszych plonów, z czego się bardzo cieszę. Ktoś pisał, żebym skrócił cierpienia Humberto i go zabił.
Naprawdę nie wiem dlaczego. To, że on ma połamaną szczękę, nie znaczy, że nie jest fajnym psiakiem. On się nie nadaje do walki. Tak jak sami widzicie, obrażenia od walki wręcz ma, no, śmiesznie małe. 0,88. Nie wiem, jest jakieś małe zwierzę tutaj. Szczur. Jakie ma obrażenia szczur? 1,68. Teraz Humberto to jest pół szczura, jeżeli chodzi o atak. Więc naprawdę jest zwierzakiem do ataku słabym. Ale i przeniesie jedną rzecz. I tam raz na jakiś czas chyba będzie miał nuzzle? Nie, jednak nie. No, raz na jakiś czas przeniesie jedną rzecz i tyle. Ja nie będę naszego Humberto zabijał. To jest jeden z naszych kolonistów. I po prostu nie miałbym serca, żeby go zabić albo sprzedać. Naprawdę. Dobra, wszystko mam tutaj. Powoli rośnie, mam jakiegoś handlarza. Nie zobaczyłem jakiego, jeszcze raz przeczytam. Handlarz zatrzyma się za kilka dni. Są to szaman, okej. Okay. Handlarz szaman. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, co handlarz szaman ma ze sobą do handlu, ale zaraz się pewnie przekonamy. Myślałem nad tym pokojem, zrobimy tutaj prawdopodobnie stodołę. Będziemy mieli tutaj nasze siano, będziemy mieli miejsca do spania dla zwierząt. Jedna rzecz, którą zobaczyłem, jeżeli miejsce do spania dla zwierząt mamy w środku pomieszczenia dobrego, mamy zdecydowanie większy czynnik powodzenia operacji. Jeżeli takie miejsce do spania stworzymy na zewnątrz, mamy czynnik powodzenia operacji 36% w porównaniu do 70% wewnątrz pokoju, więc zdecydowanie bardziej opłaca nam się tutaj zrobić jakieś łóżeczka, nie wiem, ze skóry, coś w tym stylu dla naszych zwierzaków. Tylko i wyłącznie po to, aby móc je w lepszy sposób wyleczyć, jeżeli nie daj Boże otrzymają obrażenia. Nie wiem, gdzie zrobić za bardzo te regały, bo nie mam za bardzo miejsca na te regały. Tu natomiast będziemy robili, tak jak mówiłem wcześniej, pomieszczenie do produkcji różnych rzeczy, więc może się tym zajmijmy. Zróbmy nasz warsztat. On nie musi na razie być jakiś duży, może sięgać dotąd. Ile tu rzeczy zmieścimy? 3. Pusta kratka będzie, no to chyba wypadałoby jeszcze jedną kratkę w prawo ją to poszerzyć wszystko, ale mamy tutaj te głupie odwierty, więc też to średnio pasuje. Mogę to w końcu przenieść, dobrze, także się tym w ogóle nie martwię, dzięki Bogu można to w końcu przenieść. Kiedyś się tego przenosić niestety nie dało, jeżeli dobrze pamiętam. Ej, czyli co, teraz wystarczy, że się skończą odwierty i mogę przenieść to w inne miejsce, bo na to to wygląda. To super, to mi się bardzo podoba. Tworzymy kopię, robimy oczywiście drzwi z drewna, wejście jedno niech będzie tu, blisko naszego głównego magazynu, drugie wyjście tutaj, aby nasi koloniści na stole kamieniarskim mieli bliski, a raczej no, krótki dostęp do fragmentów różnych skał. Jedną fajną rzecz również zauważyłem na tym swoim save'ie, w momencie, w którym w głębokich otwiertach wyczerpiemy źródło poniżej, czyli na przykład metal, możemy za pomocą głębokich odwiertów wykopywać fragmenty kamienia i to chyba można robić w nieskończoność. Nie wiem, czy czasem, jeżeli nie położylibyśmy tych głębokich odwiertów na przykład tutaj, gdzie nic pod tym nie ma, to czy po prostu nie kopalibyśmy kamienia. To jest super sprawa, warto o tym pamiętać. Mamy nieograniczone źródło kamienia po prostu dzięki w ten sposób na mapie. A my sprawdźmy, co mają na handel nasi tragarze z innej kolonii. Szczepan, chodź do... Jak ty się nazywasz? Morski Zajoborbrej. Morski Zajoborbrej. Śmieszne strasznie imiona mają ci tubylcy z innych kolonii, ale może być. Szaman, czyli tak naprawdę to jest taki handlarz dobrami egzotycznymi, tylko że od tubylców. Średnio mają, tak szczerze mówiąc, obchodzi. Mamy dużo neutraminy. Nic innego kupować nie będę. Zupełnie się to nie opłaca. Mógłbym niby jedną niedźwiedzicę kupić, żebyśmy przyspieszyli produkcję naszych niedźwiedzi polarnych. Wiem, że to śmiesznie brzmi. I wiecie co? To nie jest głupi pomysł. Te niedźwiedzie żyją około 22 lat, więc taka niedźwiedzica 15 rok nie powinna mieć żadnych problemów zdrowotnych. Dokładnie. Kupmy ją. Ona nie jest droga. My mamy sporo srebra. A mi się wydaje, że to jest jak najbardziej opłacalna wymiana. Teraz jeszcze mamy kolejne zwierzę do nauki. No i fajnie, że jest tutaj napisane 12-30 dni nasza niedźwiedzica za kolejne 18 dni powinna urodzić i niedźwiedzie rosną w miarę szybko. W porównaniu do innych zwierząt, jak na przykład psów,
Oczywiście rosną zdecydowanie wolniej, bo one chyba potrzebują roku, zanim staną się dorosłe. Czyli będą miały pełną moc ataku. O Jezu, nie drewno, co ja robię? To nie jest ta kolonia. Ryfek, co ty odwalasz? Będą mieli... komponenty. Na tej drugiej mapie, o nie! A wy co tutaj robicie w ogóle? Ja muszę po te komponenty iść. 15 komponentów piechotą nie chodzi, one są całkiem drogie. Ja mam 102 komponenty tutaj, Boże Święty. No, sporawo. Co chciałem powiedzieć? Już nie pamiętam. Niedźwiedzie długo rosną, o. Ale nawet taki wydaje mi się, że młody niedźwiedź, nie niemowlę, ale młody niedźwiedź jest chyba w stanie więcej zrobić niż dorosły pies, więc czemu nie? Jak najbardziej mi się te niedźwiedzie podobają. Celinka jest zainspirowana sztuką, tylko że ona ma słabe strasznie umiejętności artystyczne i nawet jej nie będę robił tej rzeźby. Łukasz ma poziom 9, to też to jest, wcale nie jest jakiś duży poziom. No ale lepszy niż tam 4. Nie wiem po co w ogóle tą rzeźbę tutaj mam. Prawdopodobnie ją robiliśmy, żeby położyć w tym pokoju. Nieodpowiednia temperatura w pomieszczeniu 5 stopni. Ja tutaj nie mam żadnego... O kurde, dopiero teraz się skapnemy. Tutaj nie mam żadnego grzejnika, tak więc musimy stworzyć kopię i zrobić jakiś grzejnik dla naszych kolonistów. Przez to, że tu jest zimno, nasi koloniści i dłużej pracują przy... możemy robić snajperki, super. I dłużej pracują przy kuchence, i dłużej pracują przy stole rzeźbiarskim, maszynie do szycia. No, to nie jest opłacalne. I właśnie, sprawdźmy jedną rzecz. Włączmy go skaner. Czy możemy przenieść to i sprawdzić, co jest tutaj? Chyba bez problemu możemy to zrobić, także ja naprawdę się bardzo cieszę. Muszę znaleźć gdzieś miejsce, w którym jest super stal. Super stal w tym momencie jest zdecydowanie najważniejszą rzeczą, która nas obchodzi. Ale mi brakuje rolników, naprawdę, ta kukurydza się tyle sieje. Zanim to jeszcze pan wszystko wytnie, nie wiem po co w ogóle. A, chciałem to wyciąć, żeby było chyba równo rosło, ale to tak długo sieję, że to nie będzie równo rosło. Co my tutaj mamy? Metal po raz kolejny, Boże Święty, a tu metal. Co to ma być? Ja w tamtej kolonii z automatu znalazłem dwie żyły superstali i to w zasięgu naszych murów. No nic, tych małych nawet nie wiem, czy się opłaca sprawdzać, bo tutaj raczej w ogóle nic ciekawego nie będzie. Jakiś jadeit, złoto, coś w tym stylu prawdopodobnie. Sprawdźmy to. Ta miejscówka może być ciekawsza. Metal, no, nie wierzę po prostu. Tu ambrozję też mam, o niej pisaliście, możemy ją zebrać, dlaczego nie? Zawsze będziemy mogli ją sprzedać za kilkaset sztuk srebra. Kolejny metal, ej, co to ma być w ogóle? Radziu, weź zajmij się pracą nad tymi odwiertami. Metal! Ej nie, to już nie jest śmieszne po prostu. Nie wiem, sprawdźmy tutaj. Tu ktoś przeniósł? Srebro tutaj mamy też, co nie jest w ogóle przydatne, ja nie wiem. W ogóle nigdzie nie ma superstali. Marek, zajmij się tym. No nie dam po sobie spokoju, póki nie znajdziemy źródła. Stali, ta gra mnie nienawidzi, jakoś nie wiem. Jest straszne. Naprawdę, nie polecam wam szukać superstali w miejscach, w których jest bardzo mała ta ruda pod ziemią, bo zazwyczaj... Tam jest coś cenniejszego, jak jadeit właśnie, srebro, złoto. Superstal się zazwyczaj trafia w dosyć sporych. W dosyć sporych żyłach. Co tutaj jest? Ilość pracy 3. Aha, on to po prostu na razie wyciął. Marek. Meteoryt ze skałą łupkową. Świetnie, zupełnie niepotrzebne. Nie wiem, no ta gra mnie nienawidzi, naprawdę. Czy ja nigdzie nie mam superstali? Jak tu nie będzie superstali, to się załamę. Załamie? Nie wiem. Kolejne rybki jakieś. No i tak jak mówiłem, te komponenty. Dam sobie chyba z nimi spokój, mamy strasznie dużo komponentów w kolonii. Rolników nam naprawdę brakuje na zabój w tym momencie. Kto mógłby być rolnikiem, a rolnikiem nie jest? Renatka mogłaby być rolnikiem, ona jest tragarzem i myśliwym. Ale ona i tak nie ma zbyt dużo do roboty oprócz czyszczenia. Więc dobra, wydaje mi się, że to czyszczenie... Priorytet na czyszczenie jej spada, wzrasta jej priorytet na rolnika.
po wyczyszczeniu wszystkich rzeczy nie będzie transportowała ich, tylko będzie rolnikiem. Ta gra mnie nienawidzi, naprawdę. Ja mam wszędzie metal na tej mapie. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Co to ma być? Dlaczego nigdzie nie ma metalu? Tfu, co ja gadam? Super stali. Ma... I to już nie jest śmieszne. Mamy nieskończone źródła metalu na tej mapie. Metal, metal, wszędzie metal. O co chodzi? Gro, czemu mnie nienawidzisz? Metal! Nie zdziwię się już, jak tutaj do końca gry będę miał tylko metal. Nigdzie super stali nie ma. Metal! Metal! To jest niepoważne. Naprawdę, no nie poddam się. Radzę sobie z jakiś posiłek i... Zarezerwowane przez Łukasza. Czemu nie możesz pracować nad tym? Naprawdę nie wiem. Metal! Ej, co to ma być? Tu sprawdzałem, tu sprawdzałem. Tu też. Tu chyba sprawdza. Może tu nie sprawdzałem? Sprawdźmy tutaj. Marek, zajmij się tym. Nie czyść żadnego gruzu skalnego. Niepotrzebnie tylko w wielu miejscach kładę obszar domu. Co sprawia, że nasi koniści będą czyścili różne rzeczy. No nie wiem, jestem naprawdę zdołowany. Strasznie spechowe. Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Żebym nadal nie znalazł w końcu źródła superstali. Jeszcze jakie małe. Też najmniejsze źródło superstali, jakie chyba w życiu znalazłem. No ale zawsze źródło superstali jest. Więc nie będę narzekał. Jeszcze sprawdzimy tutaj, czy nie ma czasem superstali. Metal. To nas średnio obchodzi. Wracamy na to miejsce. Prowadzimy tutaj prąd, no i w końcu będziemy mieli jakieś źródło superstali. Mógłbym tak naprawdę w tym miejscu położyć kolejne odwierty, aby tylko czym prędzej tą superstal wydobyć. Superstal się nam przyda do ogromnej ilości rzeczy. Tak jak mówiłem wcześniej, przydaje się ona i do broni kontaktowych, i do zbroi płytowych. Na przykład zbroje płytowe są świetne, gdy są zrobione z superstali. Także jak najbardziej... Chciałbym to ogarnąć. Nie za bardzo mam z czego zrobić podłogę w naszym warsztacie, co mnie troszkę martwi. Tu ignorujemy obszar dachu i robimy dach, bo widzę, że tutaj dachu nie ma. Gdzie jest bawełna? Ja nie mam już bawełny żadnej, co jest ciekawe. A szkoda, bo mi się przydała na podłogi. Tak więc zasiejmy trochę tej bawełny. I chyba puszczę grę na trójkę i zaczekam, aż nasi koloniści zaczną wszystko robić. Bardzo długo im to zajmuje, naprawdę. Dzięki Bogu, że teraz nie mam żadnych... O, kolejny meteoryt. Granic ze sobą zostawił, nic ciekawego. I zresztą na drugiej mapie. Nie mam zbyt dużo... Nie mam żadnych badań w tym momencie. A nasi koloniści tak zbyt dużo nie robią. Bardzo wolno się z tym schodzi, naprawdę. Jestem zszokowany wręcz. Muszę też troszkę uważać na te głębokie odwierty. Wiem, że przy głębokich odwiertach może nam się trafić bardzo niefajny event, jakim jest odwierty zbyt... Serio, to nie sięga jeszcze? O Jezu, jeszcze Humberto będzie biła. Humberto nie da sobie rady z Emu. On nie zadaje żadnych obrażeń. Kto jest najbliżej? Celinka. O Jezu, nie masz broni nawet. Marek, chodź tutaj. Jak nic, Humberto przegra z Emu, bo Humberto praktycznie nie robi obrażeń w tym momencie. Śmierć za 13 godzin, Emu śmierć za 19 godzin. Także Marek, chodź czym prędzej pomóc naszemu Humberto. Aha, a to Emu się wkurzyło i ma stan psychiczny do jada. Więc też się odsuńmy naszymi kolonistami, najwyżej wejdziemy za pułapki i to Emu i tak nic nie zrobi. No i chyba tak będziemy musieli właśnie zrobić. Dzięki Bogu biło to jemu Marka. O nie, idzie za Markiem. Te drzwi się za długo włączają. Ta gra jest niepoważna, naprawdę. Chodź tu, Radziu, po prostu to jemu wykończ, bo... Już mam dosyć tych zwierząt, ja nie wiem. To jest ułomna kolonia.
Humberto, możesz chodzić, świetnie. Marek jakieś ma lekkie zadrapanie. Radio też, w pełni prawie że zdrowia, można by powiedzieć. Justynka, zajmij się czym prędzej tym kablem. No i super, nasze głębokie odwierty z super stalą są już zaznaczone. Ja usunę obszary domu tam, gdzie ich nie powinno być. Bo nasz obszar domu jest zdecydowanie zbyt duży. Koloniści będą czyścić jakieś krew niepotrzebną w tych miejscach, będą gasić pożary w tych miejscach, gdzie to jest zupełnie niepotrzebne. Głupi piorun walnie w jedno z miejsc, w którym mieliśmy głębokie odwierty, już nasi koloniści wszyscy lecą tam tylko po to, aby ugasić pożar, który w ogóle nas nie interesuje. Dobra, Szczepan, sprawdźmy tego handlarza towarami, co on ma ciekawego do sprzedania. Komponenty kolejne czy chcę kupić, stać mnie na nie, mógłbym sobie kupić wszystkie i nie wiem, czy czasem tego nie zrobię. Trochę skóry mógłbym sprzedać, ta skóra słonia jest więcej warta, a nie wiem, czy jest lepsza od skóry kazuara. Jest zdecydowanie lepsza od skóry kazuara. Jakieś spodnie stare będziemy sprzedawali, które nam są zupełnie nieprzydatne w tym momencie. Płaszcze ze skóry czegokolwiek innego jak z Devil's Strandu będę usuwał, więc też je sprzedajemy. Flag jacket oczywiście zostawiamy. I to byłoby tak naprawdę w tym momencie tyle. Nic innego nas nie interesuje. Rzeźba jest strasznie mało warta. Łóżko z marmuru, arcydzieło mamy niepołożone. No to muszę je położyć w tym pokoju, który miałem poprawić. No, mamy łóżko arcydzieło, ale nie wiedziałem. Tak więc to łóżko idzie do usunięcia, a to sobie tutaj zaraz postawimy. Tylko nadal się tym nikt nie chce zająć. Bardzo mi brakuje kolonistów. Możliwość zaatakowania jakiegoś obozu, fotel z krzesła wspaniały, fotel ze skóry niedźwiedzia, legendarny dostajemy, zupełnie mnie to nie obchodzi. Legendarne przedmioty w Remold mają kosmiczną cenę, co trzeba przyznać, więc ten fotel legendarny, dlatego jako jeden z niewielu rzeczy jest tam w ogóle proponowany, bo on jest legendarny, on ma horrendalną cenę, a to dla mnie jest zupełnie nieopłacalne. 20 posiłków, wydaje mi się, że powoli to się robi troszkę mało. Zwierzęta mają obszar z wyłączonymi posiłkami, dobrze. Niedźwiedzie, o, też muszą być w tych obszarach. Zupełnie o tym zapomniałem. Nie chcę, żeby nam jedli posiłków. Szary kopie nam już super stal, z czego jestem mega zadowolony. My zbieramy ambrozję, więc... O właśnie, mamy ambrozję na sprzedaż, jeżeli się nie mylę. Gdzie ta ambrozja jest? Tutaj. Szczepan, zobacz, czy możemy sprzedać ambrozję. Co ty robisz tu w ogóle? Zima wulkaniczna, szczerze mówiąc, jest całkiem spoko eventem. Bałem się, że będziemy mieli naprawdę strasznie zimno, mega problemy, a dajemy sobie radę jak na razie, bez większych problemów. 300 srebra, a jeszcze drugie tyle ambrozji zaraz pewnie zbierzemy. Tutaj mamy całe zbiory ambrozji, tutaj mamy jeszcze troszkę. Ale jak mówiłem, czym prędzej chciałbym mieć po prostu nowego kolonistę do pracy, rolnika jakiegoś, dobrego strzelca, kogokolwiek, stać nas na nowych kolonistów. Mamy źródło jedzenia całkiem niezłe, z tym nie ma większych problemów. Możemy ciuchy bez problemu zrobić, mamy miejsce na nowego kolonistę, bo teraz nasi koloniści złączyli się w parę niedawno. Tak więc, tak jak mówiłem, najbardziej nam brakuje w tym momencie po prostu rąk do pracy. Robimy oświetlenie w naszym warsztacie, żeby było w miarę przyjemnie. Na rogach postawimy kolejne lampki. No i jeżeli chodzi o podłogę, prawdopodobnie będę musiał zrobić płytki kamienne, bo nie mam drewna niestety na nic innego. Handlarz towarami, moglibyśmy drewno kupić niby. Nadal jest ten handlarz tutaj? Tak, nadal jest handlarz towarami. Ile kosztuje drewno? Pisaliście, że mógłbym kupować drewno właśnie od handlarza towarami. Drewno jest dosyć tanie. O Jezu, nie. Tanie to jest na sprzedaż. Ile 100 drewna kosztuje? 155 srebra. To jest mało. Z chęcią kupię to 100 drewna. Zrobimy tutaj podłogę z drewna. I jeszcze nam troszkę tego drewna zostanie, jakbyśmy potrzebowali w jakimś krytycznym momencie. No tak naprawdę nie wiem co. Duża rzeźba już wiem, że włożymy tutaj. Będziemy mieli parę rzeźb w naszym warsztacie, aby nasi koloniści się lepiej czuli. No i tak jak mówiłem, możemy te również
miejsca do spania dla zwierząt już zacząć kłaść tutaj. Potem będę robił te lepsze miejsca do spania, takie ze skór. Ale jak na razie tym się w ogóle nie muszę przejmować, tak więc te miejsca dla zwierząt po prostu usuwamy. A nasze zwierzaki mają swoje miejsce, w którym będą lepiej leczone niż jakby spały na zewnątrz. No i jeżeli chodzi o nasz warsztat, możemy również teraz zacząć przenosić wszystkie przetwornie, wszystkie stoły warsztatowe i inne jakieś duperele. Stół rzeźbiarza z drewna, maszyna do szycia. I nagle nam się troszkę tutaj miejsca zrobiło, z czego się bardzo cieszę. Bo będziemy mieli tutaj miejsce na, po pierwsze, większą lodówkę. Większa lodówka od dawna już mi siedzi w głowie. Jak na razie wydaje mi się, że mamy lodówkę zdecydowanie za małą. No i będziemy mieli więcej miejsca na przedmioty do rozrywki, na jakieś rzeźby ładne, coś w tym stylu. Samiec emu, zemsta. Ale kogo ty atakujesz? Znając życie Humberto i... Nie, niedźwiedź polarny. No to niedźwiedź polarny sobie raczej da radę z emu. Ale w razie czego, Szczepan, chodź tu, podejdź. Nie daj Boże. Czemu ten niedźwiedź polarny zabił w ogóle to emu, jak on ma dostępne posiłki, ma surowe mięso, surowe jedzenie w naszej kolonii? To jest strasznie głupie w tych zwierzętach. No ale nic, mówi się, trudno. Zające. Z chęcią bym parę upolował. Kto jest naszym głównym myśliwym? Szczepan jest głównym myśliwym, więc Szczepan będzie miał co robić. Będzie się przy tym od razu uczył poziomu strzelania. On jest genialny w strzelaniu. 15 poziom strzelania robi z niego chyba najlepszego strzelca naszej kolonii, z czego się bardzo cieszę. Przetwórnie metalu również możemy wyłączyć. Wszystkie inne rzeczy nie będą włączone. Elektryczna kuźnia też nam się na razie nie przyda. Na pewno maszyny do szycia nie będę wyłączał. Mamy tutaj 4 płaszcze, żaden z nich nie jest z David Strandu, więc musimy mieć troszkę więcej płaszczy, bo widzę, że jeszcze Sandra nie ma lepszego płaszczu. Tak więc jeden jeszcze doszyjemy, wszystkie inne sprzedamy i zaczniemy robić spodnie, koszule i tak dalej, i tak dalej. Wszystko już z tego włosaka diabelskiego. Dzięki temu nasi koloniści będą mieli lepszy pancerz. Nie będziemy musieli się aż tak bardzo martwić obrażeniami przeciwników, czy to od broni kłutych, czy to od obuchowych, czy to od tych cieplnych, jak te karabiny energetyczne tych moich znienawidzonych cyborgów. Niedźwiedzica polarna, mam nadzieję, że... Nie, niedźwiedzica polarna, która... Niedźwiedzica polarna 1, mam nadzieję, że ona nigdy nie pójdzie walczyć z jakimś głupim zwierzakiem, bo sobie zrobi obrażenia i poroni przez to, że otrzyma dużo obrażeń. Ile mamy w ogóle paliwa chemicznego? 108. No, mogło być lepiej. Jak wygląda nasze bronie, bo już nie pamiętam. Radzia ma dosyć słaby nóż, z chęcią bym go wymienił. Szczepan, snajperka. Tutaj karabin. Tutaj snajperka, karabin. Snajperka, słaby karabin. Pała, szary bije też z bliska. Tatiana nie ma nic, a jest zapalona w strzelaniu, więc czemu nie ma nic? Z chęcią bym jej dał jakiś pistolet automatyczny, albo nawet pistolet maszynowy, czemu nie? Celinka również nie ma żadnej broni, a jesteś słaba we wszystkim, więc damy ci tam jakąś strzelbę. A wiecie co? Tatiana weźmie strzelbę, Celinka drugą strzelbę. Będą na nasze dwie koloniski na taki atak naprawdę na mały zasięg. Fala gorąca się zakończyła, ale zakończyła się na tej kolonii, więc nas zupełnie nie obchodzi. Tu nie ma nic, tu jest pusta po prostu kolonia. No ale mamy dwie kolonie, można tak powiedzieć, czemu nie? Humberto chodzi na łowy razem ze Szczepanem. Nie no, Humberto chyba tylko dla rozrywki. Ile mamy tej superstali już? 82 sztuki, bardzo mało. Mieliśmy 75, zaledwie 12 sztuk superstali udało nam się przez cały ten czas wydobyć. Także troszkę słabo. Worki z piaskiem pisaliście, że mógłbym rozmontowywać, ale on daje bardzo mało metalu, więc... Póki go na zabój nie będziemy potrzebowali, raczej się tym przejmować nie będę. No i produkcja. Czy jeszcze jakiś stół warsztatowy chciałbym tutaj położyć? Czy coś mnie jeszcze interesuje? Chyba na razie nie. Chyba mógłbym się zająć jak na razie rozrywką. Mamy zaledwie jedne szachy rzut podkową. Czyli... O, super, mamy tutaj krewetki.
Czyli nasi koloniści mają zbyt dużo możliwości rozrywki, a to jest słabe. Chociaż granie intelekt mają i granie zręczność, czyli tak naprawdę dużo im nie damy robiąc jakiś stół do pokera albo stół bilardowy, bo stół do pokera to jest granie inteligencja, a stół do pokera to jest granie zręczność. Chyba zaczekam po prostu na telewizję. Jak będziemy mieli telewizję, będziemy mogli zrobić tą telewizję, postawić telewizor tutaj gdzieś, zwrócony w stronę naszego stołu i wtedy nasi koloniści będą mogli bez problemów sobie tą telewizję oglądać. Ten stół w ogóle przenieśmy, zróbmy miejsce na troszkę więcej krzeseł. No i dzięki temu teraz jeszcze mniej się boję o przyjęcie kolejnego kolonisty do naszej kolonii. Inspiracja strzału strzelania Renatka, czyli Renatka teraz będzie chyba częściej strzelała po prostu i tyle. A my nigdzie nie mamy już prawie skały łupkowej. Ze skałą łupkową jest naprawdę słabo. Tak, to jest najbliższa skała łupkowa naszej kolonii. Tu jest jeszcze jakaś. Dobra, ta jest zdecydowanie bliżej. Więc tą sobie weźmy. Czemu nie? Potrzebuję tych kawałków skały zawsze mieć troszkę blisko, pod ręką, aby robić na zapas cegły. To wejście jest słabo bronione. Z chęcią zrobił kolejną wieżyczkę. Metalu nie mamy wcale tak mało, więc czemu nie? Stwórzmy kopię. Zróbmy jeszcze jedną wieżyczkę. Te wieżyczki w ogóle powinienem zabudować. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem wcześniej. Ta wieżyczka jest tak postawiona, że mógłbym ją zabudować nawet w ten sposób. Tą ścianę z chęcią bym zlikwidował, bo jest nam zupełnie niepotrzebna. Tą wieżyczkę będziemy mieli ciągle włączoną. Jeżeli ktoś będzie szedł na przykład tutaj, będzie się przekopywał. Ta wieżyczka zawsze będzie mogła w niego strzelić. Tą natomiast będziemy wyłączali. Zależnie od tego, czy po prostu idzie atak, czy nie. I mi telefon dzwoni. Przestań telefonie. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, już go wyciszam. Dobra. Lodówka. Będziemy rozszerzać za momencik lodówkę. Tylko muszę mieć wszystko gotowe już. Nasi koloniści chyba jeszcze sporo rzeczy do zakolejkowanych mają, niestety. Tak, tutaj jakieś prace, bardzo wolno idą. Szał strzelania również Justynka. Naszym budowniczym głównym jest Radio. Czy on naprawdę... O Jezu, on ma strasznie wysoki poziom budownictwa. Czy on naprawdę sam nie daje rady już? Nie ma żadnych problemów ze zdrowiem, więc nie powinien pracować jakoś wolno. No nie wiem, jakieś bioniczne ręce po prostu zaraz powinienem mu zamontować, bo ten Radio naprawdę nie wyrabia. Dobra, zwiększmy lodówkę. Tak więc rozbieramy tę ścianę, rozbieramy tutaj. Tak naprawdę wszystko, wejście od tej strony będzie w ogóle gdzieś indziej za momencik. O Jezu, co ja robię? Tego nie musimy rozbierać. I poszerzamy lodówkę do takich rozmiarów. Będzie naprawdę w tym momencie całkiem spora. Moglibyśmy nawet poszerzyć jedną kratkę na bok i dlaczego nie? Zróbmy to. Tu wszystko rozbierzemy. Naprawdę, ta lodówka teraz będzie bardzo duża. Sądzę, że nam wystarczy na naprawdę bardzo, bardzo długi czas. Mamy gorsze wejście do głównego pomieszczenia, ale to nie jest żaden problem, szczerze mówiąc. Jakby mieliśmy teraz obszary rozłożone, to jest chyba tylko obszar na same warzywa, jeżeli się nie mylę. Surowe jedzenie, tak, same warzywa, tu wszystko, a tutaj mamy tylko mięso. Dobra, jakoś sobie z tym damy radę. Tylko mięso dotąd, same warzywa tu i poszerzone. Poszerzony magazyn tutaj. To możemy rozmontować. Troszkę uporządkujemy przewody, bo są strasznie brzydkie. I wsio. Nasza lodówka gotowa. Rzeczywiście teraz zbyt dużo kolonistów przechodzi przez te drzwi, więc je również rozmontujemy. Tutaj dołożymy ścianę.
będą dłużej przechodzili ogólnie do lodówki, ale dzięki temu zaoszczędzimy na prądzie. Ja się ciągle o ten prąd boję, więc zrobimy jedno przejście jedynie od strony kuchenki. To również możemy odinstalować. Jak na razie strasznie spokojnie. W dzisiejszym odcinku nikt nas nie zaatakował, z czego się bardzo cieszę, bo nie wiem, szczególnie wracając od tej mojej drugiej kolonii, czuję się strasznie, ale to strasznie nieprzygotowany na jakikolwiek atak. To się muszę wam przyznać. O Jezu, jak ja to kładę. Strasznie się czuję nieprzygotowany na jakikolwiek atak. Czy ty jesteś w stanie tu przejść? Tak, jesteście w stanie przechodzić przez regały, więc możemy je tak stawiać. Czy wszyscy mają płaszcz? Nie, nie wszyscy. A to dziwne, bo tu jest płaszcz z włosaka diabelskiego i nie wiem czemu ty nie chcesz zdjąć swojego. Masz wspaniały płaszcz z nosorożca. On i tak jest gorszy, założę się. Wow, skóra nosorożca jest jednak całkiem niezła. 50% pancerz obrażenia przeszywające, normalny z Devil Strandu ma 42%. Jestem pod wrażeniem płaszczu ze skóry nosorożca. Ale pewnie też to dlatego, że po prostu to jest bardzo dobra jakość. Ale skóra nosorożca jednak okazuje się być całkiem niezła. Trzy osoby bezczynne, dobra. Trzeba tutaj zakolejkować jakieś prace, nie ma czasu na bezczynność w naszej kolonii. Tylko tutaj przekopiłem ustawienia, żebyśmy nie mieli tutaj gratów, które są nam zupełnie niepotrzebne w tym miejscu. Jakiś buzdygan, co to ma być w ogóle? To jest przedmiot na sprzedaż. I to od dawien dawna. Dorobimy tutaj podłogę, żeby było tutaj po prostu ładniej. Rozszerzyłbym również pola uprawne. Wydaje mi się, że nasze pola uprawne powoli robią się troszkę małe. Bez problemu wyżywią naszą kolonię. O to się jakoś specjalnie martwić nie muszę. Ale fajnie byłoby, jakbyśmy mieli tego troszkę więcej mimo wszystko. Dobra, te strusie możemy upolować. Możemy wszystkie szczury upolować od razu. Nasi koloniści troszkę poćwiczą. Iguany możemy upolować. Brakuje mu dużych zwierząt na mapie. Bardzo mi brakuje dużych zwierząt. Niedługo skończy nam się po prostu mięso. A to nie mały problem. Uchodźca złapany w Subway. O nie, Subway to jest ta druga kolonia. A już chciałem klikać, że zaoferuję mu schronienie. Wolfen to ojciec twojego kolonisty Renatka. Ja cię kręcę, jest jeszcze godzina pierwsza w nocy. Jeżeli on by to wysłał jakoś o 8, gdy nasi koloniści by nie spali, mogliby przejść bez problemów dalej. A ja wiem, że oni będą spali w nocy i nie będę w stanie przejść po prostu do tej kolonii obok. Nie wiem, co teraz zrobić, naprawdę. Ojciec kolonisty, tactician, czyli chyba będzie dobry w strzelaniu. Będę musiał walczyć z tubylcami będącymi na jego ogonie. No ale nie ma szans, nie przejdę po prostu. Mimo wszystko zaryzykuję. Wolfen, nie masz zupełnie nic przy sobie, myślałem, że jakąś broń będziesz miał. Jesteś dobry z wbudowania, zapalony, bardzo szybko możesz się nauczyć. Górnictwo, gotowanie, jesteś całkiem okej, ale nie umiesz strzelać. Jezu, jesteś beznadziejny. I jeszcze lubisz używki, jesteś naturalistą. Dzięki Bogu on niczego nie jest uzależniony. Czy mogę cię wysłać stąd? Ale jaja. Wychodź z mapy. Ale beka, a tak. Modliszka, to nic nie ma. Udało się. Brak pożywienia odpoczywa bez łóżka, ale da sobie radę. Bez problemu przejdzie te dwie kratki do naszej kolonii. Ale jaja. Mamy najtrudniejszy do obrony atak po prostu na świecie. Co ty masz, jakąś maczugę z drewna słabą? Nawet nie jest napisane jakiej jakości. Maczuga z drewna. Nie masz zupełnie nic, jesteś zupełnie naga. Boże święty. No ciekawe, z chęcią taką modliszkę zabrał do naszej kolonii. Moglibyśmy pójść kimś w pancerzu, spało mi również zapałować tę modliszkę.
I pałę, jeżeli się... Tak, pałę ma szary, więc... Szary. Ogarnijmy to na szybko. Ja chcę kolejną kolonistkę. Ta modliszka jest całkiem spoko, z tego co widzę. Może robić wszystko. Jest miła. To jest super sprawa. Taka kolonistka jak najbardziej by nam się przydała. W uprawie jest... zaangażowana w to. Ja to już chcę. Ja muszę mieć modliszkę w swojej kolonii. Tak więc, szary, podnoś dupę. Zakładaj wspaniały plate armor, zakładaj hełm zaawansowany i zasuwasz na szybciocha. Zatłuc modliszkę, mam nadzieję, że nie na śmierć. Czy ty możesz leczyć kogokolwiek? Medyczne jeden, ale możesz. Ważne, że możesz leczyć, to mi wystarczy. Więc teraz szybciutko, świat, stwórz kolonię, lecisz ty szary, ona ci nie powinna zupełnie nic zrobić. Weźmiesz 4 racje żywnościowe, weźmiesz parę ziół leczniczych. O nie, będziemy musieli jej tam zrobić... Tam byśmy musieli jej zrobić więzienie, nie przeniosę jej między koloniami. Chyba się nie da przenosić więźniów między koloniami. Albo i można? Nie, można przenosić więźniów między koloniami, okej. Okay. To muszę sprawdzić tylko, czy ty możesz budować cokolwiek, szary. Budowanie poziom 3 wystarczy. Dziwnie to wyjdzie, ale mam nadzieję, że się uda. Naprawdę, strasznie dziwnie to wyjdzie, jeżeli się uda, ale jeśli się uda, ja będę w niebo wzięty. Naprawdę. Parę ziół leczniczych weźmiemy, żeby ją uleczyć w razie czego. Wszystko. Naprawdę wszystko. Lecisz. Szybciochem. Tak więc szary. Tworzy karawanę. Zbieraj rzeczy. Mam nadzieję, że modliszka nam z tej mapy szybko nie ucieknie. Bo jakby teraz uciekła, to byłbym naprawdę smutny. Wulfen już dotarł do naszej kolonii. Wulfen będzie z automatu Wojtkiem. No bo na W. Polskie imię. Mamy Wojtka. W końcu mamy nowych kolonistów, świetnie. Zmieniamy mu przydział. I tak naprawdę tyle. Niech on robi na razie co chce. Zajmę się tym potem. Najbardziej mnie interesuje teraz wędrówka szarego. I droga do modliszki. 01 dnia. Za moment tutaj dotrze. Dawaj. Szybko. Od lewej wejdzie. Czyli gdzieś od strony modliszki. Tutaj właśnie z lewej strony. Dobra. Modliszka idzie już się z nim tłuc. Ty natomiast troszkę odejdź. Zbliżymy się bliżej drzew. Będę musiał wyciąć szybko drzewa, postawić jeden na jeden więzienie i tam tą modliszkę do tego więzienia władować, jeżeli uda się ją zabić, ale no... Szary ma taki pancerz, że nie widzę w ogóle możliwości, jak modliszka miałaby wygrać to starcie. Naprawdę. Nie ma takiej możliwości. Spójrzcie na to sprzęt. Obrażenia tempo 43% odporności, tutaj 0. Dobra. Nie do zabił, jak mogło się wstrzymać? Nie wierzę. Wracaj, ty głupku. Jak on mógł ją zabić? To jest niemożliwe. Leć szybciochem. Tworzy karawanę, opróżnia ekwipunek. Wolno się poruszasz, ale ważne, że po mapie idziesz. Czemu opróżniasz ekwipunek? Anuluj tworzenie karawany. Mordo, nie opróżnia ekwipunku. Tu opróżnij ten ekwipunek i na nowo ci każemy po prostu to wziąć i tyle. Maczuga, chyba jedna z broni, która ma największą szansę na to, żeby kogoś powalić i nie zabić. I on akurat ją musiał zabić, a ja chciałem mieć nową koloniskę, naprawdę chciałem. Zrobiłem wszystko, co się da, a ten głupek ją zatłukł na śmierć. No nic. Wracamy do naszej kolonii. Karawana jest już na mapie, za momencik powinien szary dotrzeć do naszej głównej kolonii i już zrobi się po prostu na tym łóżku.
Wojtka natomiast mamy nowego. Wojtek jest dobry w wielu rzeczach. Znaczy, niekoniecznie jest dobry, ale może się tymi rzeczami zajmować. Streserem być nie musisz zupełnie. Podstawowe rzeczy oczywiście możesz robić. Celince, nie wyznaczałem tego, dziwne. Rzemieślnikiem mógłbyś być tak naprawdę naszym drugim. Naukowcem? No ale bardziej mi na tym budowaniu zależy. Wiem, że jest słaby w tym budowaniu, ale się tego nauczy. Potrzebujemy kolejnej osoby od budowania. To jest konieczne w tym momencie, naprawdę. Więc... mi się to podoba. Również jesteś zapalony w rolnictwie, więc to samo. Te dwie rzeczy będziesz robił cały czas. Jeżeli będziemy robili rzeczy, które są ważne, jeżeli chodzi o ich jakość, oczywiście będę wtedy uważał, Wojtek ich robić nie będzie. Będzie robił tylko i wyłącznie radio. Ale nie wiem, stawianie ścian. On na tym się bardzo szybko nauczy fachu. A ściany nie mają różnych jakości, więc na to w ogóle nie ma wpływu poziom budownictwa. Bardzo mi brakuje zwierząt na mapie. Nie za bardzo będę miał zaraz mięso. Ile nagrywamy? Nie będę tego komentował, bo jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Miałem nagrywać 35 minut odcinki, a nagrywam cały czas strasznie długie. No nic, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. My się widzimy, nie wiem, czy jutro, ale raczej za 2 dni na pewno. Trzymajcie się i cześć!